jeszcze nie miałem. Mamy trzy punkty w biblijnej historii czasu. Początek, środek w przyjściu Jezusa, era Kościoła i koniec. Powrót Chrystusa jest takim centralnym punktem. W przyszłości, natomiast jego pierwsze przyjście jest takim zupełnie środkowym punktem. A teologia liberalna, która przyjmuje teorię ewolucji i miliardową skalę czasu, przyczynia się do powstania dwóch błędów. I tutaj te błędy teraz będą. Nie wszystkie zdania z Biblii traktowane są poważnie. To jest podobne troszeczkę do tego pierwszego argumentu, bo jeżeli Biblia mówi, że Adam żył 950 lat, Matuzalem 989, że ten zrobił tego, że to tak wyglądało, a nie inaczej, to teraz kiedy mówimy, że to nieprawda, że w ogóle tacy ludzie żyli tak długo, to nieprawda, że był inny potop, czy istniał Noe, czy istniał Adam, czy istniał Henoch, który został zabrany. No to co? Co nam się dzieje? Jeżeli Biblia jest dla mnie jak kostki domino ułożone, tak jak to nieraz widzimy w telewizji, nie? Przewracamy jedną, przewraca się ta sekwencja, jeżeli jest dobrze ułożona. A w przypadku takiego podejścia do Biblii mamy to samo. Jeżeli przewrócimy początek, czyli Księgę Rodzaju, powoli będą się przewracać kolejne elementy, aż w końcu dojdziemy do tego, że to jest fajny mit i bierzmy w Biblii tylko jakąś moralną naukę. To nam wystarczy. A fakty? Tym gorzej dla faktów. No tak wyszło. Natomiast drugi błąd, bardzo istotny, Biblia mówi o tym, żebyśmy czuwali, bo Jezus przyjdzie drugi raz, żebyśmy byli przygotowani na drugie przyjście Chrystusa. Kiedy dajemy sobie miliardy lat przeszłości i jakąś nieokreśloną przyszłość, to w takiej potężnej skali czasu, dlaczego mamy czekać na Chrystusa? Przecież to może być za milion lat. To właściwie dla nas nie ma żadnego znaczenia, tak jakby tego nie było nigdy. Natomiast w skali biblijnej chronologii to może być bardzo szybko. Bo kiedy widzimy, że do potopu stworzenia było 1600 lat, potem 2400 lat do przyjścia Jezusa, a już minęło 2000 lat do przyjścia Jezusa, to być może będzie zupełnie inny błąd. Tutaj ważne wydarzenia występujące kilka tysięcy lat, a już właśnie minęło dwa. Więc to powinno nas skłaniać do tego, żebyśmy byli czuli. Natomiast liberalna teologia jak najbardziej nas usypia. I tu jest ta biblijna. Taka moja prosta animacja, z której nie jestem za bardzo dumny, ale tak mi wyszło. Tak wygląda biblijna skala czasu. To są trzy główne elementy. I tutaj właśnie mniej więcej jest podobna odległość czasowa. Nie? Tutaj jest jakieś, jakieś 3,5 tysiąca lat. Tu mamy. Gdzieś my jesteśmy, może gdzieś tu, mamy 2000 lat. Może być bardzo szybko. Choć nie wiem, może to będzie 5 lat, może 100. Ale to nie będą miliony lat.